Zobaczcie teraz, czym się zajmują. Pierdołami. Wymyślili sobie wojnę na Ukrainie. Banda tłumoków. Jaka wojna na Ukrainie? Ograł was Putin jak dzieciaki w piaskownicy po prostu. Jak dzieci, jak małe dzieciaczki. Się zabawił wami. Wojna na Ukrainie. Proszę. Nigdy, prze-nigdy w historii nie było... Przecież jak wiadomo, jak Ruscy prężą muskuły, to wiadomo, że nic z tego nie będzie. To jest geopolityka dzieci w przykrótkich spodenkach. Żadnej wojny, żeby nie było na Ukrainie, nie będzie. Nie będzie. To była ściema dla frajerów, chyba tylko ci nasi się w to dali zrobić. Oczywiście już tu tego nie oddam, ani gozika. A Putin was rozegrał jak małe dzieci jak dzieciaki w piaskownicy, jak frajerów po kątach. Tu chodziło głównie o Nord Stream 2. Między innymi też. Teraz wysuwają, wracają wojska z, z, z granicy, tak? Zobaczcie, wystarczyło parę czołgów wysłać, żeby się trochę pojeździli po lasach chłopcy. Pozabawiali się. No i co? I już wielka, 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 wielka akcja. To, że żadnej wojny na, Ukra na Ukrainie, Rosji, wo Rosji, Ukrainy nie będzie, to jest, to jest to już od samego początku mówiliśmy. Ale jest drugie niebezpieczeństwo. Um, Ukrai Ukraina dostała miliony sztuk praktycznie za darmo broni. Nie chcę straszyć, jako typowy ruski agent, nie chcę straszyć ale żeby to się cholera nie skończyło tak, że lufy, lufy tych karabinów będą odwrócone w polską stronę, wiecie, to, no, tak może, żeby, nie chcę straszyć, ale żeby w najgorszym przypadku tak nie było, bo tutaj, wiecie, różnie może być,